Normalnie Polski Instytut Sztuki Filmowej się. Kurde, tam. Nie ma startu do tego. Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Alexa, trzeba coś tutaj nagrać. Nie wiem, jak długo nam się uda, jaki długi odcineczek, ale. Ale coś na pewno nagramy, słuchajcie. Także jedziemy z tematem. Szkoda czasu. Ja oczywiście standardowo nie pamiętam, gdzie byliśmy, co robiliśmy. Wiem, że prowadziliśmy to śledztwo. Tam się czaskaliśmy z jednym bolkiem. Coś było. No, było. Zaraz sobie przypomnimy, słuchajcie, niech się naładuje. Mamy trochę soczku. A chciałem coś powiedzieć, ale lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto ogląda. Dobra, ładuj się, ładuj. Czy zdążę zobaczyć sobie na tym? Może zdążę zobaczyć sobie na swoim kanale w ogóle. TVUI kanał. Z tym Viperem walczyliśmy, to tak. Tak było rzeczywiście. Przyznaję rację. Jak to się tam zakończyło? Z tym Zarikiem coś gadaliśmy. I Zarik, aha, że Zarik miał się udać gdzieś tam podludne miejsce na po prostu, żeby przemyśleć parę spraw. A ja chyba mam wrócić i zdać relację tej babce i temu Azokowi, czy tam jak on tam ma. Coś jakoś tak było chyba. Jakoś tak. No i tak chyba zrobimy właśnie. Pójdziemy zdać relację. No i tyle. Tak jest, o to chodzi. Te ekrany ładowania naprawdę, ale tylko tutaj, pierwszy raz, a potem już jakoś idzie, nie? Ale ten pierwszy ekran ładowania jest okropny. Dobra, to mamy. Właśnie, głupis też. Tu, tego, tamtego. Z tego towaru na tym biurku. Ja tu nie mogę po tych pielgrzymkach, weselach dojść do ładu. No nie mogę dojść do ładu, no po prostu jest jeszcze taki, wszystko tutaj na wierzchu leży. Ale nie chce się, bo to do pracy, to coś. Ja bym musiał mieć tydzień wolnego teraz, żeby dojść po prostu jeszcze do siebie po urlopie. To jest to. No dalej, ekranie ładowania, ładuj się i ciśniemy. I ciśniemy. Nie ma co czekać. Nie ma co czekać, nie ma co zwlekać. Długi jest ten ekran, nie? Ładowania. Mogłem odpalić wcześniej, no szary, nie pomyślałeś jak zwykle, no ale wszyscy dobrze wiemy, że myślenie nie jest swoją mocną stroną, więc nie ma się co dziwić. Nie macie co dziwić. No trudno. Cały szary. Przynajmniej mogliśmy sobie tam coś poopowiadać, jakieś słowo wstępu, wprowadzenia. Ale cenne minuty uciekają i tak tym sposobem prawie 5 minut uciekło nam odcinka. 5 minut odcinka nam uciekło. Aż mi się pić zachciało. Soczek. Kurde, tak patrzę na tego Baldur's Gate. Myślę, że człowiek by pograł. Nie słychać pewnie mnie za bardzo, nie? Bo tu ta muza napierdziela. Zouza. Pograłbym w Baldur's Gates, ale nie ma. Na drugie. Znaczy nie wiem, czy bym pograł. Na pewno bym przetestował, bo aż mnie zatyka mnie przez wczorajsze, kurde, te. Słuchajcie.
Wczorajszy, nie wczorajszy, tylko dzisiejszy. Sprzątałem w łazience po prostu, wiecie, ta chemia cała tego, bo... Dobra, jesteśmy. Jakie zadanie nam tu wyznaczyło? W ogóle jakaś mgła tu przyszła, nadal szła. No co chodzi, ale jakaś mgła się zrobiła, nie? Mleko jak, nie wiem. O, jest nasz robot, dobra. Dziennik Bridget Jones. Misje główne. Agent Albów, to nie będzie to właśnie? Tak. To uchybienia Irysy umożliwiły przeprowadzenie ataku na Siro z Alexem. Muszę z nią pomówić. Właśnie. Ten też nas prosił, żebyśmy byli w miarę, że tak powiem, delikatni i nie gadali od razu temu Azokowi chyba, nie? Coś jakoś tak było, mi się wydaje, że zapalimy sobie jednak światełko, bo to tam chodzi o to, żeby coś widzieć, jak ja będę, że jak będzie ekran ciemny, żebyście mnie widzieli po prostu, no, to powiem. Dobra, idziemy do tej Irisy, a gdzie ona jest w ogóle? Dobrze idę, ona jest gdzieś tu. Dobra, idziemy z nią pogadać. Szybki zapis, w razie jakby tam rozmowa nie toczyła się po naszej myśli, to... Irisa, no, te rogane trapy. Wróciłeś. Dobrze. Zakładam, że nie masz mi nic do zameldowania. Przeciwnie. Ale byłoby lepiej, gdybym mógł opowiedzieć ci resztę bez świadków. Chyba się przesłyszałam. Oj, chyba nie. Uwierz mi, wyświadczam ci przysługę. W porządku, skoro to takie ważne. Zostaw nas samych! Tak jest! W porządku, słucham. Czy to klerycy odpowiadają za atak? Nie, to banici. A przynajmniej jeden z nich. O czym ty mówisz? Skibor nigdy nie wszedłby z nimi w żadne konszachty. Nie z własnej woli. Wykorzystali go i zrobili z niego żywą bombę. A to wszystko twoja zasługa. Jak śmiesz mówić coś takiego prosto w twarz dowódczyni Albów? Złamałaś dyrektywę. Twój handel Alexem wyszedł na jaw. Co? Ale jak ty to... To bez znaczenia. Lepiej mi powiedz, jak to się stało. Dobrze. Zgoda. Już. Pozwól mi pozbierać myśli. Skibor musiał mnie zaopatrywać w Alex. Nie znałam innego wyjścia z sytuacji. Nie wiesz, jak to jest. Dzień w dzień, bez przerwy, wydaje wyroki. Każdy z nich oznacza dla kogoś śmierć. A stosy ciał wciąż rosną. Pozbawione życia twarze zmywają się ze sobą. Mimo to się tym zajmuję. Jakoś sobie z tym radzę i podejmuję coraz więcej decyzji, zawsze dbając o ich skuteczność. Szerzę naszą wizję. Dzięki Alexowi potrafię o tym zapomnieć. On studzi moje emocje, zapewnia beznamiętność. Niestety normalna dawka mi nie wystarcza. Skibor to rozumiał, lepiej niż inni. A teraz stoisz tutaj przede mną i wymagasz, bym spojrzała w lustro. Zaleca się aktywację kanalików łzowych celem obniżenia poziomu stresu. Nie teraz. Wszystko tylko pogorszyłam. Nie czeka mnie żadna przyszłość. Dobra, co tu jest? A kto mówi, żebyś spędziła ją wśród Albów? Dołącz do kleryków. Ja? Do kleryków? Oni by nigdy... Nie odmówili ci wsparcia? To prawda. Trudno mi cię zrozumieć. Dlaczego właściwie to robisz? Dlaczego mi pomagasz? Obiecałem przyjacielowi. Obiecałem przyjacielowi. Przyjacielowi? Komu? Zarikowi. Zarikowi?
Czy ja dobrze słyszę? Przecież się nienawidziliście. Tak naprawdę to wysłałam was razem między innymi ze względu na waszą wzajemną niechęć. Wolałam, żebyście skupili się na sobie zamiast na mnie. Nawet tutaj poniosłam porażkę. No niestety. Gdzie on właściwie jest? Nie planuję wracać. I ty też nie powinnaś. A teraz nie każ mi się prosić drugi raz. Udaj się do kleryków. Gdyby Hagen miał z tym problem, powiedz, że to ja cię przysłałem. Mał mnie długo. No i widzicie? Spakuję się tylko. Jak się wszystko oto ładnie zakleszczyło. Rozkaz. Złóż meldunek Azokowi. Niech on oficjalnie zamknie śledztwo. Donieś mu o moich szkodliwych działaniach. Prawdopodobnie usprawni to wybór lepszego następcy. Aha, czyli mam... Podziękujesz mi kiedy indziej. Los Irisy. Zdecyduj o losie Irisy. Dobra, idziemy do tego Azoka. Teraz dopiero chcę zapiszemy, bo teraz dopiero mogą być jaja. Mogę nie wiedzieć, co tu wybrać. Tych albów tu przybyło, nie? No jest gdzieś tutaj, nie? Ten Azok. Czekajcie, dziennik. Agent albów, tak, no tu jeszcze trzeba. Trzeba to, że tak powiem, dokończyć to zadanie. Krótko było. Dużo nam nie zostało, mogliśmy to zrobić w poprzednim odcinku, ale to człowiek nigdy nie wie, jak się te zadania rozwiną dalej, nie? Dobra, mamy zapis, zróbmy i teraz możemy dyskutować. Zagadka ataku na Silos została rozwikłana. Oczekiwałem raportu od mojego osobistego agenta. Gdzie Zarik? Nie żyje. W jakich okolicznościach zginął? Długo by opowiadać. Nieważne. Też, wróćmy do ataku. Streść zniszczenie mniej niż 10 to też ten było. Inicjatorze ataku. Kupcie, osiągnięcie na Steamie. Najpierw inicjator. Kto nim był? Pewien Banita. Działał we własnym interesie. Jego status? Wyeliminowany. Dobrze. W stosownym czasie podejmiemy działania odwetowe. Co ze współsprawcami? Kto mu pomagał i w jakim stopniu? Skibor stał się przypadkową ofiarą. Jego przykrywka w kraterze została spalona i zrobili z niego żywą bombę. Jak go zdemaskowano? Winę ponosi Irisa. Wykorzystała go, by zdobyć trochę eleksu. Od jakiegoś czasu obawiałem się, że nadużywa władzy. Teraz mam pewność. Podsumowując, straciliśmy Silos Eleksu, zwiadowcę i dowódczynię. Zważywszy na okoliczności, liczę, że z 2000 doświadczenia. Rozpaczliwie potrzebuję kogoś na miejsce Zarika. Przemyśl to. Twoim przeznaczeniem jest należeć do albów. Ciekawe. Ciekawe, powiem wam, że ta zbroja albów. Nie wiem, no zobaczymy. Czyli tu już jest, że tak powiem, wykonane zadanie takie mocne, które daje nam możliwość dołączenia. A, myślałem, że tu przelecimy. Które daje nam możliwość dołączenia do albów. No widzicie. Ciekawe, czy jak to wygląda w naszych poprzednich. Tutaj widzicie, gdzie to było, to jest to, tak? Czekajcie. Widzicie, tutaj cały czas trzeba jeszcze coś porobić. Chyba, że te problemy z haraczem sobie zrobimy, to mogą być krótkie. A gdzie jeszcze było ten? Wiecie co?
Nie wiem, czy coś to da, że to czytam, ale zobaczmy. Czy czytam? Nie przesadzajmy z tym czytaniem. Dobra, i teraz mamy tak. Misje główne oczywiście. Towarzysze. Banitów. Jeszcze nie zadecydowałem, ale z tym Dixonem sobie zrobimy, co? Może, zróbmy tego Dixona. Zróbmy Dixona, sprawdźmy, o co tam chodzi. A Dixon nie jest tam w środku czasem? Bo jest dopiero 16 minut, więc... Tak, on jest na dole, to my musimy tam inaczej wejść. Tutaj, tędy. Przez grotę. Grota Dixona. O, tutaj. Wiecie, możemy sobie porobić wszystkie zadania, które nas doprowadzają do momentu, w którym mamy możliwość dojścia do danej ekipy i tyle. I się po prostu zastanowić. Zastanowić się, co wybrać. Słuchaj, zdarzają się ludzie rozmowni, ale ja do nich nie należę. Ty chamie, co tu trzeba zrobić, tak? Co jest z tym Dixonem? A coś tu było o kogoś pozabijać? Show machine. No to bez przesady, dobra. Jeszcze raz tutaj. Dlaczego ono się tu porozwijało? Ja chcę tylko to mieć. Neron żąda śmierci Dixona. Jeśli chcę dostać nagrodę, muszę brać się do roboty. Aha. Co mam to? Ordynarnie go zabić? Wstrzymamy się jeszcze z tym. A ja w tym czasie zrobię to. Nie wiem, ja tam coś z nim handlowałem na początku, więc nie chcę po prostu tak... Tak wiecie, tak chamsko... Dobra. Lecimy z tym haraczem. Lecimy z tym haraczem, nie? Bo to też było w poprzedniej części, więc na bieżąco będzie okej. A tam co chodzi? Się tym nie zajmę, to samo... Czemu tu jest czerwona kropka, bo co? Aha, to jest pomarańczowa kropka, nie czerwona, dobra. A my idziemy do tego... Do tego mośka tam. A tu jest jakaś mgła. Coś jakaś mgła ich okryła. Ale tego doświadczenia dostaliśmy tej. Od groma, nie? To jest brzeszczot? Dobra, zapiszmy sobie. Brzeszczot nie ma czasu dla przebłęd takich jak ty. Bądź źle zacząłeś, kolego. O, źle zacząłeś, kolego. Jak mnie nazwałeś? Mówię, że jesteś przybłędą, włóczęgą, łachmaniarzem. I co ty na to? Chcę, byś zostawił Wiki w spokoju. Wiki? No, Wiki. Wiki, a niech pomyślę. Chodzi o tę sukę, która nie płaci długów? Kazała ci mnie nastraszyć? Czy posunęła się dalej? Nie musimy. Lepiej przygotuj się na wpierdol życia, to było dobre. Znajdziemy inne rozwiązanie.
Jeśli mam nie zbierać od niej kryształków, lepiej by to było coś dobrego. Nie mogę. No dobra, no trudno. Wiesz co? Po prostu dam ci w mordę. Tacy ważniacy jak poważny ty, wzrost. Działają mi na nerwy. Z miłą chęcią złoję ci zad. Ej, no kurwa, nie to. No Jezus Maria, no. Ale mnie zamroczył, a już było z końcówkiego. Jesteś za słaby, by obronić siebie. A co? Ej, no nie, 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 no takich rzeczy. Wczytaj, wczytaj, człowieku. Taka zniewaga? Ja mu dom, kurde, to ja nie chciałem używać broni. Wrzeszcząc nie ma czasu. Dobra. Posłuchaj. Nie szukam. Spróbujemy kłopotu. Bez tego, żeby... Dobrze. Tak, zniszczenie spadek, bardzo dobrze. No dobra, jednak. To szukasz kłopotów czy nie? Co się tak na mnie gapisz? Chcę, byś zostawił Vicky w spokoju. Vicky? Vicky. A niech pomyślę. Ja to spróbuję mu walnę i tyle. Chodzi o tę sukę, która nie płaci długów? Kazała ci mnie... Dobra, no to już wiemy. Dobra. Nie musimy uciekać się do przemocy. Może znajdziemy inne rozwiązanie. Znowu spadek. I ciekawe, czy tym, że z nim się będziemy lać, będzie poważny wzrost taki, że te dwa spadki... A, tutaj go nie ma, no to niestety. Wiesz co? Po prostu dam ci w mordę. No to dawaj. Tacy ważniacy jak ty... Działają mi na i trochę z odległości. Z miłą chęcią złoję ci zad. Gdzie jest jego broń, tej? Ej, no chciałem go jeszcze. Teraz dasz Vicky spokój. Kurwa. No dobra. Kurde, daj. Dobra. Przegrałem. Myślałem, że jeszcze będą. O, chłopie. Spuściłeś mi niezły wpierdol. Następnym razem. Kaja. Mądra decyzja. Trudno. Nie brak mi innych źródeł dochodów. Pieniądze od Vicky to przy nich tyle co nic. Jeśli to wszystko, żegnaj. Obym nie prędko znów cię zobaczył. Powiesz mi coś o sobie? Mówią na mnie przeszczot. Zadawaj więcej durnych pytań, to dowiesz się dlaczego. Jak byłeś słaby, dobra. Jego broń. Szkoda, że kurde, no chciałem go jeszcze tam opierdzielić z tej broni, nie? Dobra, idziemy powiedzieć tej babce, że już nie będzie nam przyszedł. Dobra, zapiszmy sobie. Czyli mieliśmy tylko spadek. Wzrostu nie mieliśmy chyba, nie? Czy był tam ten poważny wzrost jednak? Nie zwróciłem uwagi, słuchajcie już. Ja tu już rzeczywiście jakaś mgła przyszła, czy coś. Vicky. Brzeszczot nie przyjdzie już po haracz. Udało ci się. Wiszę ci przysługę. Oto twoja zapłata, tak jak się umawialiśmy. Niewiele, ale więcej w tej chwili nie posiadam. W porządku, wrócę za tydzień po kolejne kryształki. Ale jaj. Dobra tam, nie o to chodziło. Nie ma za co. Interesy z tobą to czysta przyjemność. Gdybyś jeszcze kiedyś był w okolicy i chciał coś kupić lub sprzedać, to wiesz, gdzie mnie szukać. Do zobaczenia. Tak jest. Jeszcze raz za wszystko dziękuję. Słuchajcie, a teraz tak. W ogóle gdzie my możemy to...
Poziom 20, tak, a gdzie mamy ten poziom zniszczenia, tego nie wiem. Tą inteligencję jeszcze musimy, na to muszę popatrzeć potem, w co jeszcze musimy się zabezpieczyć. To będzie fajna broń, no, dwuręczna. Pasywna hadziejka. Coś tu jest do sprzedaży też. No, otwieracz do puszek, po prostu widzę, że tu jest. Amunicja do dział, ale tu jest, no tu jest rakieta, nie? Tu rakieta i tu amunicja tu dział, to możemy sprzedać tam. A to coś przy okazji. Dobra, słuchajcie, mamy to. Połowa nam jeszcze, słuchajcie, w ogóle brakuje połowa do levelu, nie? Dziennik. Sprawdźmy, co my tu możemy. Ciekawe, czy to już można zrobić. Ale z tą Kają możemy tam. Wrócimy do bastionu i z tą Kają najwyżej wejdziemy w jakąś tam polemikę, dyskusję, zobaczymy, co ona tam na to. Czy już w ogóle możemy z nią pogadać, czy nie? Dużo nam teraz tego punktów potrzeba do wbicia levelu. Musisz odnaleźć naszego syna. Aha. Rozumiesz? Wróci cały i zdrowy. Nie martw się. To dla mnie nie pierwszy zdrowy. To dobre. Wiem. Znajdę go. Nie zwlekaj. To zrobimy. Słuchajcie, dobrze mi przypomniała. Gdzieś tu jest to zadanie z synem. To gdzie to było teraz? Wszystkie co? Wraszał maszyn, okej, okay, wiedza to potęga. Tego Dexa też byśmy, to też jest fajne, ale z tym synem, gdzie jest z tym synem? Dobra, a tu? A, tu już możemy gdzieś tam coś skończyć. Dobra, a tutaj? Dobra, no to nie. A towar? Nie towar, to. Polowanie na Dixona, a czy jest z tym? Gdzie jest z tym synem tej?
Może w tych misjach głównych? A było z tym synem przecież, nie? Muszę to gdzieś zobaczyć, słuchajcie. Muszę to gdzieś ogarnąć. Osądzalinę, ale tu gdzieś to możemy zrobić jeszcze. Ekwipunek, dziennik, mapa, to możemy zrobić, bo to możemy... A, to też było tu. Dobra, chodźmy do groty jeszcze do niej. Ale z tym synem rzeczywiście coś było. Było takie zadanie i tam ja tam mogłem od razu iść, ale nie poszedłem. Też to fajnie wygląda, nie? Dobra, chodźmy jeszcze tutaj. Trochę tam punktów doświadczenia przynajmniej nabędziemy, nie? Dimitri, nie pamiętam, gdzie ona była. Gdzieś tutaj jeszcze na dole. Strasznie chce sasu. Myślę, tylko tu po to szło. Już gdzieś do góry tu jest. No to ja już nie pamiętam, nie? Czy ona jest na dole, do góry, czy gdzie? Te miejscówki tu są tak, kurde, dziwne. A co to było? I ruda. No gdzieś tu patrzę w tę stronę, ale chyba, że na zewnątrz gdzieś stoi, no nie wiem. Szukasz czegoś? Nie. Nie interesuj się. Gdzieś szło jeszcze tam przejść, a może tu gdzieś będzie. Może jest do góry, ej. No to tak jakbym już dobrze patrzył, ale... Ja tam nigdzie nie dojdę, nie? No dobra, dobra, już mi tam nie ma, kurwa. Jezus, jak się ją panikę tej. Ona jest na zewnątrz jedna. I tam dalej gdzieś się dojdzie jeszcze. Nie, to jest koniec. A, wydobywanie. Co sam wydobyłem i pasuje. Nie? Tu jeszcze coś jest. Kleja i pasuje, nie? Kleja, buta, wiąże i gra. Wysoka szansa zawalenia. Może gdzieś tutaj jest ta. I teraz mi pokazuje, jakby była. Co pierwszy raz?
Teraz mi pokazuje, jakby była wyżej, nie? No ale jeszcze tutaj można iść. Może ona w ogóle jest do góry? Patrz pod nogi. Tu nie jest bezpiecznie. No i co, to wszystko? Patrz pod nogi. Tu nie jest bezpiecznie. I czemu tam nie mogę przejść? No dobra, ale pokazuje nam, jakby była wyżej. Sprawdźmy jeszcze tutaj, czy jest... Czy jest w ogóle na zewnątrz. Może się okazać, że my jej szukamy, a ona jest nad nami, a nie tam. Do góry też ktoś chyba stał, wydaje. No, zaraz zobaczymy. O kurde, obudziłem go. Nie wiedział nawet. No tu z połu i pasuje. Nie, ona jest pod. To pokazuje, jakby była pod, no. Tak. No ale miejscowa dobra, zasadniczo. Ej, ona tam chodzi? Czekajcie. Się gdzieś tam przemieszcza, no ale ona jest... No nie, no ona jest w tej grocie. Jedna. Dobra, prześpimy się do rana i będziemy jej szukać potem w następnym odcinku. Nie? Tak mi się wydaje. Także dzięki serdeczne. Widzimy się na live'ach, widzimy się na następnym odcinku z Alexa. Rozpoczynam skan otoczenia. Bywajcie zdrowi. Duże ilości gruzu. Czym ta się? Nara, bye!